Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym iPhone SE i od razu postawmy sprawę jasno. iPhone SE to jest po prostu iPhone 8 z procesorem 11. I co prawda są tutaj jakieś takie drobne zmiany, typu na przykład tryb portretowy, który normalnie był dostępny tylko w plusach i w tych bezrąkowych nowych smartfonach od Apple'a, ale to dalej jest 8. iPhone SE jest wyposażony w ekran Retina HD o przekątnej 4,7 cala. To jest to samo, co było w modelach 6 aż do 8 i nawet podstawowej wersji 11. W ciekawostce wam powiem, że 11 bez wersji Pro ma ekran gorszy na przykład niż w X-ie i w XS-ie, bo jest to zwykła właśnie Retina, a tam są już OLEDy. OLED jest dopiero w 11 Pro, ale to tak w ramach ciekawostki. W ramach ciekawostki chcę wam też powiedzieć, że Apple niedawno wydał kółeczka do MacBooka za 3000. To tak wiecie, jak tak tylko wam mówię. To są po prostu zwykłe kółka. Nie ma tutaj nawet 3D Toucha. To była taka funkcja, że im mocniej sobie naciskałeś na wyświetlacz, tym inaczej telefon reagował. Na przykład im mocniej, na przykład miałeś ustawienia, przytrzymałeś trochę mocniej, rozszerzało się więcej opcji. Teraz tego nie będzie, teraz będzie Haptic Touch, to będzie działał na zasadzie po prostu dłuższego przytrzymania. No słabo. Wymiary i waga iPhone'a SE będzie nawet taka sama jak w SE. Tutaj macie dokładne wymiary. Obudowa wykonana jest z aluminium i szkła i mamy tutaj przycisk Home. Przycisk Home. Właśnie, nie będzie tutaj Face ID. Face ID jest tylko w bezrąkowych telefonach, w tych bardziej droższych, tych takich bardziej premium. W dobie koronawirusa, kto wie, może okaże się to nawet lepszym rozwiązaniem, bo teraz musimy nosić pieluchy na twarzy, ale musimy też nosić rękawiczki w sklepach, więc tutaj Face ID też może nas zawieść. Tak więc podsumujmy, dostajemy tutaj dokładnie taką samą bryłę jak iPhone 8. Na pewno nie wygląda to współcześnie, wygląda to może ładnie, wygląd to jest kwestia gustu, ale na pewno nie współcześnie. Współczesne telefony, nawet takie za 700 zł, są już bezrąkowe, praktycznie cały ekran jest wypełniony wyświetlaczem, a tutaj dostajecie bryłę, która jest z nami tak naprawdę już od 2015 roku. Teraz pogadamy trochę o aparacie, bo jest to jedna z tych ciekawszych rzeczy. Nie mamy dwóch obiektywów, jest tylko jeden. Jak wiecie, w XS-ie, w 7C Plus, w innych takich różnych, gdzie są dwa obiektywy, mieliście teleobiektyw, który mogliście robić sobie zooma bez utraty jakości. A w 11 mieliście też szeroki kąt, który mogliście robić zdjęcia takie, wiecie, szerokokątne. Najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć, to to, że ma optyczną stabilizację obrazu, zoom cyfrowy razy 5, ale o tym trochę później, lampa błyskowa trudna z funkcją slow sync, wspomniany już tryb portretowy, o którym też zaraz powiem trochę więcej, i technologię Smart HDR. Nie ma tutaj też trybu nocnego i nie powinno to w sumie nikogo dziwić, to jest tak naprawdę jedyny fajniejszy feature 11 i wątpię, że dawaliby go w takie budżetowe telefony. Przednia kamerka to dalej tylko 7 megapikseli, tryb portretowy, macie automatyczną stabilizację obrazu, no i to w sumie tyle na temat przedniej kamerki, ona się praktycznie w tych iPhone'ach w ogóle nie zmienia. Zoom cyfrowy to taki zoom, którym tracicie jakość. Tutaj nie ma podwójnego obiektywu, tutaj nie ma teleobiektywu. Tutaj przybliżając będziecie tracić na jakości. Im więcej przybliżycie, tym bardziej stracicie. To jest przybliżenie software'owe. Typ portretowy też nie będzie wykorzystywał drugiego obiektywu, no bo go nie ma, więc wasze rozmycie obrazu też będzie niestety software'owe. Nagrywanie filmów to jest jedna z tych rzeczy, o których zawsze mówię w superlatywach, jeśli chodzi o iPhony. Zresztą nie muszę wam tego potwierdzać, pół YouTube'a tak naprawdę jest nagrane iPhone'ami. Nasz najnowszy SE pozwoli na nagrywanie w 4K z częstotliwością 24 klatek na sekundę i można sobie podskoczyć aż do 60. Mamy też dynamiczne HDR, ale wtedy musimy zejść do klatek 30. Mamy też slow motion nagrywane Full HD i w 120 albo 240 klatek na sekundę. Kamera oferuje optyczną stabilizację obrazu i co ważne, wspiera to także w 4K, bo w większości telefonów jest na przykład Full HD 720p, a potem już nie. W iPhone'ie masz nawet do 4K. Nagrywany obraz możemy przybliżyć cyfrowo razy 3, ale to wiecie, to jest cyfrowe przybliżenie, już wam o tym mówiłem. A dźwięk jest rejestrowany w stereo. Przednia kamerka też nagrywa Full HD, też ma stabilizację obrazu, ale jeśli chcecie nagrać coś profesjonalnie, to nie nagrywajcie nic przednią kamerką, chyba że jesteście gwiazdeczką na TikToku. Tył jest szklany, wspierany jest szybkie ładowanie. Szybkiej ładowarki nie ma w zestawie, no co mogę powiedzieć. Apple widocznie najwyraźniej myśli, że 2200 zł to nie jest cena, za którą możecie dostać szybką ładowarkę. Jest wodoodporny, ale tutaj wam powiem, nie zanurzajcie go do wody. Wodoodporność to jest loteria. To czy wam się on utopi, czy nie, to nieważne co tam będzie napisane, to jest loteria.
Naprawdę, to jest loteria, powtórzę to trzeci raz. Możecie mieć jakieś pęknięcie na szkiełkę, jak wam upadnie raz na ziemi, już jest powód odporności, to raz. Dwa, jeśli pójdziecie z tym na gwarancję, to pamiętajcie, zalanie nie jest tam uwzględniane i po prostu wam nie zagwarantują tego telefonu. Nie zanurzajcie go, naprawdę. Jest tutaj też dual SIM, na jedną kartę SIM, a na drugą na eSIM. eSIM to jest ta karta taka wirtualna, której nie macie tak jakby fizycznie, tylko jest tak jakby no, wirtualna. Fajna rzecz. Może przydatna w pracy, na przykład masz telefon służbowy i domowy jednocześnie. Nie wiemy za to nic o pamięci RAM, ani o baterii, ale Apple nigdy o tym za bardzo nie mówi i musimy czekać, aż ludzie, którzy się tym zajmują, go otworzą i wtedy nam dokładnie o tym powiedzą. Ale ja myślę, że dostaniemy spokojnie trójkę, wątpię, żeby byli aż tacy pazerni i dali nam dwa. A jeśli chodzi o baterię, ma być taka sama jak w 8, czyli jeśli chcecie wiedzieć, ile wytrzymuje bateria w 8, to zobaczcie sobie na internecie, ile wytrzymuje bateria w 8, albo spytajcie znajomego. Teraz ta nudniejsza, ale też bardzo ważna rzecz o łączności. Mamy następujące typy łączności. 4G, nie będzie tutaj 5G, no cóż, trochę słabo. Wi-Fi, tutaj akurat bardzo fajnie, bo jest wspierany najnowszy standard, będzie to działać bardzo fajnie. MFC, czyli wiecie, możecie sobie użyć swojego telefonu jak karty kredytowej albo jakieś tam karty w miejskiej w autobusie. Karta ekspres z zapasem energii i to jest akurat super rzecz, bo to wam pozwoli na przykład, kiedy macie rozładowany telefon, w dalszym ciągu używać swoich kart, na przykład w metrze, jest to bardzo super. Nie będzie za to chipu U1. Posiadały go iPhone 11, 11 Pro, pozwalało to precyzyjnie lokalizować inne urządzenia, kierunkować wymiany w AirDropie i dokładnie nanosić jakieś obiekty w wirtualnej rzeczywistości. No nie ma tutaj tego niestety. Nie ma też gwiazdy mini jacka, ale no to wiecie, to już chyba od siódemki nie ma mini jacka. No i teraz porozmawiamy o najważniejszej rzeczy, czyli o cenie. Ten telefon kosztuje 2200 zł za 64 GB, 2500 za 128 i chyba 3000 za 256, tak? Mówię dobrze. Tutaj macie dokładną rozpiskę cen. Będzie to hit sprzedażowy, jestem tego na 100% pewny, ponieważ dostajecie za 2000 iPhone'a, który jakby nie płacić jednak ma najnowszy procesor z 11. Kupując ten telefon możecie być pewni, że będziecie dostać aktualizację przez najbliższe 4 lata. To mogę wam zagwarantować na 100%. Na pewno dużo ludzi będzie chciało wejść w te iPhone'y, zwłaszcza z takim progiem wejścia. Ale możecie też rozważyć za te pieniądze inne telefony. Za 2000 zł kupić na przykład S10, która też jest całkiem okej. Czy ja bym kupił tego iPhone'a? Raczej nie. Ja poza tym lubię kupować używane telefony, a za używane pieniądze mogę sobie kupić XS-a. Ale właśnie, a propos używanych telefonów. Wydaje mi się, że ten telefon za używane pieniądze będzie oscylował w granicach 1600-1700 zł. A 1600-1700 zł za iPhone'a SE z procesorem 11, który jakby nie patrzeć jest nawet ok, jeśli chodzi o zwykłe bebechy. To jest bardzo dobra cena. Mam nadzieję, że trochę wam pomogłem. I to tyle. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym telefonie. Ja was mogę zaprosić niedługo na materiał o 5G. Jeśli materiał o 5G już się pojawi, to tutaj będzie adnotacja. A już kończę ten materiał. Trzymajcie się.